W ostatnich kilku filmikach rozmawialiśmy o efekcie Dopplera, czyli zastanawialiśmy się, jaką częstotliwość i jaki okres fali zaobserwujemy, jeśli źródło fali o danym okresie, o danej częstotliwości będzie się do nas zbliżać lub oddalać. Tutaj nasze wzory, które otrzymaliśmy, są następujące. I ten minus jest w przypadku, gdy źródło się do nas zbliża, a plus w przypadku, gdy się oddala. Podobnie tutaj. Minus, gdy źródło się zbliża, a plus, gdy źródło się oddala. I nasze wzory wyprowadzaliśmy przy założeniu, że prędkość fali jest większa od prędkości źródła. Że fala porusza się szybciej niż źródło. I mam nadzieję, że pamiętasz, skąd te wzory się wzięły. Otóż robiliśmy taki eksperyment myślowy, że powiedzmy w naszej chwili, teraz jest chwila T0, źródło znajduje się tutaj, porusza się ono w prawo, więc o jeden okres fali wcześniej było powiedzmy tu, natomiast fala, którą wyemitowało w tym momencie, znajdując się tutaj, rozeszła się radialnie we wszystkich kierunkach i czoło tej fali wygląda następująco, gdzie tutaj ta odległość to jest prędkość źródła razy okres źródła, a ten promień to jest prędkość fali razy okres źródła. Z kolei jeszcze jeden okres fali wcześniej, źródło znajdowało się tu, a czoło fali wyemitowanej wtedy, kiedy źródło znajdowało się w tym miejscu, ma kształt okręgu o odpowiednio większym promieniu, równym 2 razy prędkość fali razy okres źródła i tak dalej. Jeszcze kilka takich stopklatek z wcześniejszych chwil moglibyśmy narysować. Ale najważniejsze jest to, że jakby tutaj w tym kierunku, w którym źródło się porusza, czoła fali są skompresowane, są bliżej siebie, a w kierunku przeciwnym czoła fali są od siebie oddalone. I stąd się bierze właśnie to, że gdy źródło się przybliża, to okres fali jest mniejszy, bo czoła fali przychodzą w mniejszych odstępach czasu. No, odpowiednio częstotliwość, czyli odwrotność tego, robi się większa. Czoła fali przychodzą częściej. Z kolei, gdy źródło się oddala, to czoła fali przychodzą do obserwatora w większych odstępach czasu, więc okres jest większy, częstotliwość jest mniejsza. No i właśnie, stąd się biorą te wzory, to tak dla przypomnienia. A teraz zastanowimy się nad takim ciekawym przypadkiem, mianowicie co się dzieje, kiedy prędkość źródła jest równa prędkości fali. I zobaczmy najpierw, co w takim przypadku by się stało z naszymi wzorami, które mamy tutaj. No w przypadku, gdy źródło się oddala, czyli gdy mamy tutaj plusy, to by się nie działo nic szczególnego. W przypadku plusa mielibyśmy tutaj prędkość fali plus prędkość fali podzielone przez prędkość fali, czyli mielibyśmy okres równy dwóm okresom fali oraz częstotliwość równą jednej drugiej częstotliwości naszej fali. Także tutaj jest jakby wszystko w porządku. Jeśli źródło się oddalało z prędkością równą prędkości fali, no to mamy po prostu taką obserwowaną częstotliwość i okres. Natomiast ciekawa rzecz się dzieje, kiedy źródło się przybliża, czyli gdy tutaj mamy minus. Otóż wówczas tutaj mamy prędkość fali minus prędkość źródła, która jest równa, czyli tutaj mamy w liczniku mamy 0. Okres równy 0, co to znaczy? Jak to rozumieć? Oznacza to, że gdy przyjdzie jedno czoło fali, to nie musimy czekać na kolejne, tylko od razu przychodzi następne. Jest to trochę tajemnicze, ale zaraz może uda nam się to jakoś wyjaśnić. Z kolei w przypadku częstotliwości w ogóle dzieje się katastrofa, bo mamy tutaj dzielenie przez 0. 1 przez 0. W szkole uczą nas, żeby przez 0 nie dzielić, bo wynik takiego działania nie jest dobrze zdefiniowany, ale możemy się zastanowić, do czego zbliża się wynik takiego dzielenia, kiedy mianownik dąży do zera. No jeśli prędkość fali minus prędkość źródła to będzie na przykład 1/100 prędkości fali, to nasza częstotliwość obserwowana to będzie 100 częstotliwości fali. Jeśli to będzie 1 000 000 prędkości fali, to nasz wynik to będzie 1 000 000 częstości źródła. Jeśli to będzie 10^-86, tak malusieńka, po prostu taki malusienieńki ułamek, praktycznie 0, to wynik będzie gigantyczny. 10^86 razy częstotliwość źródła i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza, że ten wynik, nasza częstotliwość dąży do nieskończoności. No jak to rozumieć? Co tu się w ogóle dzieje? Przeanalizujmy sobie, nie patrząc na te wzory, które wyprowadziliśmy przy założeniu, że prędkość jest mniejsza, że prędkość źródła jest mniejsza od prędkości fali. Nie patrzmy na te wzory, bo być może one przy takim założeniu są w ogóle
niedobre, do śmietnika się nadają, zobaczymy zaraz, tylko osobno jeszcze raz sobie przeanalizujemy całą sytuację w przypadku, gdy te prędkości są równe. Zobaczmy, co się dzieje. Tuż powiedzmy, że znowu nasze źródło podróżuje w prawo, znajduje się teraz tutaj, a o jeden okres fali wcześniej znajdowało się, powiedzmy, tu, czyli tutaj mamy, no niech ta prędkość, ponieważ dla źródła i dla fali jest taka sama, to oznaczmy ją przez V. Tutaj mamy odległość V razy okres źródła, o tyle się przemieściło źródło, ale ponieważ prędkość źródła i fali jest taka sama, to również o tyle samo, na taką samą odległość od źródła rozeszła się fala. Wobec tego fala wyemitowana o jeden okres fali wcześniej dotarła dokładnie w to samo miejsce, gdzie teraz jest nasze źródło. O jeszcze jeden okres wcześniej źródło się znajdowało tutaj, a fala wyemitowana przez nie rozeszła się radialnie na odległość równą 2 razy prędkość razy okres źródła. Myślę, że już widzisz zależność, ale narysujmy jeszcze dla jednego, jeszcze jedną taką stopklatkę, 3 okresy fali wcześniej, źródło znajdowało się tu, wyemitowało falę i w tej chwili ta fala również dotarła dokładnie tam, gdzie źródło. Już narysuję tylko w ten sposób. Oczywiście fala rozeszła się radialnie we wszystkich kierunkach, ale mam nadzieję, że widzisz, o co chodzi. Przez to, że i fala, i źródło podróżują dokładnie z tą samą prędkością, to fala wyemitowana w dowolnej chwili przez źródło znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, co to źródło. No dobrze, co wobec tego widzi obserwator? Obserwator, który znajduje się tutaj, nie widzi nic specjalnego. Po prostu czoła fali przychodzą do niego w jakimś tam odstępie. Gdybyśmy policzyli, to dokładnie to by wyszło, że w przypadku oddalającego się źródła te wzory, które mieliśmy tutaj, również są dobre. Natomiast obserwator znajdujący się tu ma dosyć ciekawą sytuację. Otóż zanim źródło do niego dotrze, to on nie obserwuje w ogóle nic, no bo widzimy, że tutaj fala podróżuje razem ze źródłem i jakby naprzód przed źródło nic nie wybiega, żadne fale nie wybiegają, więc jakby dopóki źródło do obserwatora nie dotrze, to obserwator w ogóle nic nie zauważy, możemy powiedzieć, nic nie słyszy. Trzymajmy się przykładu fali dźwiękowej, powiedzmy, że jest to fala dźwiękowa. Natomiast co się stanie, jeśli obserwator stanie o tutaj, czy powiedzmy troszeczkę z boku, nie dokładnie na linii ruchu źródła, tylko odrobinę z boku? Otóż widzimy, że czoła wszystkich fal, wszystkie tutaj, to się mówi też inaczej, fronty falowe, wszystkie dochodzą do obserwatora dokładnie w tym samym momencie, wszystkie razem. Obserwator nie widzi żadnej fali periodycznej, okresowej, nie słyszy żadnego konkretnego dźwięku, tylko ponieważ wszystkie czoła fal docierają do niego w jednym momencie, to usłyszy on po prostu nagły, krótki huk. I faktycznie ten huk i to, że wszystkie fronty falowe docierają w jednej chwili, zgadza się z tym dziwnym wynikiem, który otrzymaliśmy tutaj. Po dotarciu jednego frontu falowego, po dotarciu jednego czoła fali nie musimy czekać na kolejny. Okres fali jest, tak jak nam tu wyszło, 0. I wszystkie czoła fali przychodzą razem, więc przychodzą jakby nieskończenie często. No mam nadzieję, że jest to dla Ciebie intuicyjne, starałam się to w ten sposób przedstawić. A w kolejnym filmiku zastanowimy się, co się dzieje, gdy źródło się porusza szybciej od fali.